Dzień dobry, witamy Was w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowych barwach zespołu Williams, o nowym bolidzie zespołu Toro Rosso i na koniec poruszymy temat koncernów tytoniowych i finansowania, które wraca do Formuły 1 pełną parą. Bolid zespołu Williams. Tak, Williams pokazał filmik. Williams powiedział, jaki jest nowy sponsor tytularny. Od teraz nie ma już Williams Racing, tylko jest Rocket Williams Racing. Rocket jest marką telefonów komórkowych, których nie ma. Czekałem, kiedy ktoś nas parsnie śmiechem. No bo będą. Dopiero. Znaczy, obiecują, że będą. Znaczy, no mają być w niedługiej przyszłości. Pierwotnie podejrzewaliśmy, że jednym z głównych sponsorów Williamsa, bo było mówione, że będą to dwie firmy prawdopodobnie, będzie ogromny koncert AT&T. Tak, o tym się nawet mówiło dziś rano. Który to Williamsa już sponsorował w latach 2007-2011, kiedy to Williams miał taki pierwszy spadek w latach 2000 w swojej karierze. Potem był wzrost, te lata masy, era hybrydowa i teraz ma ten sam spadek właśnie, który miał wtedy. Natomiast okazało się, że z AT&T nici i jest to firma Rocket, tak, która jest częścią Rock Brands. Nie miało być, dwóch sponsorów, jest jeden, ale została branża telekomunikacyjna. Szeroko nie rozumiana. Tylko branża telekomunikacyjna, bo właśnie firma Rock Brands, która jest właścicielem marki Rocket, IT, jak się domyślam od IT, jest to taki chyba koncern, możemy powiedzieć, który ma w swoim portfolio wiele różnych marek z członami Rock w nazwie. Krótkie, ROK, bez CK. Jest tam na przykład marka, która produkuje whisky. Jest jakiś energetyk. Jest piwo. Jest Rock Radio. Rock Radio. To nie jest to Rock Radio, ale jest Rock Radio. Tak. Jest też jakaś wytwórnia muzyczna i tego typu dziwne kombinacje. Tak. Byłem na stronie. Byłeś na stronie? Byłem. No, nie ma tam zbyt dużo. Na razie jest tylko tyle, że będą telefony i czy tam będzie można dokupić pakiet zdrowotny. Ubezpieczenia zdrowotnego i życiowego i to ma kosztować $59. W Stanach to ma sens, ale to u nas to chyba niezbyt. Nie wiem jaka jest strategia tej firmy. Nie wiem, czy to firmy będzie u nas tak, w takiej formie, no bo telefony mają wejść na polski rynek, to tyle wiemy. Więc możemy też się tego spodziewać, że wraz z telefonami i marką Rocket w Polsce będzie promował właśnie kto? Robert Kubica. Z racji kontraktu z Williamsem. Tak. No i teraz Rocket. To jest ten tajemniczy sponsor, na którego tak długo czekaliśmy. Tak, on już sponsoruje dwie duże marki, no może nie marki, dwa duże zespoły. Jednym w Stanach Zjednoczonych. Tak, jednym jest Houston Rockets w NBA, drugim jest Los Angeles Chargers w NFL. NFL to jest futbol amerykański. Dokładnie tak. No i ten ów Rocket to jest właśnie ta firma, która stoi za wprowadzeniem na bolidy Williamsa tego koloru niebieskiego, tego odcienia niebieskiego. No. Jak to rozumiesz? Jak ci się to podoba? No co o tym sądzisz? Znaczy to taki gradient, który... No nie podoba mi się, no. Nawet chyba najlepiej moje takie pierwsze odczucie opisał Giedo van der Garde na Twitterze, który napisał, że ten bolid wygląda tak, jakby to był typowy samochód takiego denerwującego nastolatka w lobby online'owych wyścigów. I ja to w jakiś sposób się z tym utożsamiam. No nie podoba mi się zupełnie to malowanie i mam nadzieję, że jest to tendencja, o której się mówi, że jak bolid wygląda szybko, to jest szybki. To mam... Tak. Ten bolid nie wygląda szybko. No to musi być szybki. Musi być szybki. Jakąś zaletę musi mieć. Ja tylko chciałem zauważyć, że ten kolor niebieski, błękitny, który jest teraz, on ci gdzieś tam pokazywał wcześniej w Williamsie przy okazji Martini. Tak, tak. Na tej płetwie tylnej Martini miało takie dwa odcienie. Ten taki ciemny niebieski, Williamsowy stary kolor. No i właśnie bardzo zbliżony do tego pod kątem, nie wiem jak to nazwać, barwy, jasności. Tylko zasmuciło mnie też to, że Rocket, widzicie teraz to malowanie przed sobą właśnie, wprowadził też taki kolor jasno-czerwony. Tak. No i właśnie. Kiedy do Polski niedawno przyjechał Williams z bolidem sprzed 2 lat i na imprezie Orlenu pokazał malowanie Orlenu, to okazało się, że logo Orlenu nie jest czerwone, tylko jest w takim no, ciemnym... Ono było granatowe, a tutaj wygląda, że są czarne tak. W ogóle te napisy. Natomiast sponsorskie. Ciekawe jest to, że Martini, o czym mówiliśmy już ostatnio, zostawił po sobie kolor czerwony. Skorzystał z niego częściowo Rocket, bo to jest taki bardzo jasny czerwony, a nie skorzystał Orlen. No to kwestia na pewno zapisów w kontrakcie. No najwidoczniej może Orlen dał za mało. No, a nie sądzisz, że to byłoby ciekawsze, gdyby te akcent Orlenu był też czerwony? Z drugiej strony to wiesz, masz spójność. Wszystko jest czarne. No to zostajemy z tym czarnym i delikatnie mały czerwony w tym logo Rocket. No mają do tego prawo jako sponsor tytularny. Wszystko jest czarne, masz na myśli ten dół bolidu.
I wszystkie loga na sponsorskie, tak? Poza Rokit, jak już mówiliśmy. Rokit jest czarny, a na tych z czerwonym, a na tych elementach u dołu bolidu, gdzie mamy kolor ciemny i... Są białe te logo. Są białe, tak? Żeby tak. To skontrować jakoś. Tak samo jest z Orlenem, że... Lusterka są czarne i jest białe logo Orlenu. Tylne skrzydło. Tak, też tylne skrzydło, taka ciekawostka. Rokit jest na tylnym skrzydle od tej strony... frontalnej, a od strony tylnej jest Orlen. Dlaczego ten Orlen może tracić przez to, że jest na tej tylnej stronie? Pokażę. Bo żeby zobaczyć to logo, trzeba jechać za Boydem Williamsa. Tak, mam nadzieję, że jednak parę osób tym zobaczy to logo, jak będzie jechało za Williamsem. Będzie ktoś za Williamsem jechał w tym sezonie? Mam taką nadzieję. Ja też mam taką nadzieję i trzymam mocno kciuki. Natomiast doniesienia z Scuderii Toro Rosso nie napawają optymizmem. Gdyż? Bo przejdziemy już teraz do Scuderii, bo niestety o tym Williamsie dużo nie wiemy. Nie pokazały się żadne grafiki dokładniejsze. Mamy tylko ten filmik krótki, tam 40-sekundowy i mamy tylko te zdjęcia starego bolidu pomalowane w nowe barwy. Z przednim skrzydłem nowym. Z nowym przednim skrzydłem, tak. To jest jedyna rzecz, która z tych nowych się pojawiła. Jakiś króciutki komentarz z naszej strony jeszcze. Jakie są twoje odczucia? Co ty prywatnie uważasz o tym malowaniu Williamsa? Co o tym sądzisz? Powiedziałem, jest brzydkie. Nie podoba mi się. Naprawdę mi się nie podoba. Wygląda jak niedokończone. To jest to, co chyba mam najbardziej na myśli. Mam takie wrażenie, jakby ono było... Ktoś zaczął i stwierdził, już tak zostawimy, będzie dobrze. Rexona nawet jest w niebieskim tle teraz. Nie wiem, wygląda to dziwnie. Claire się cieszy na tych zdjęciach i bije brawo. A co ma robić? Musi się już cieszyć. Już któryś rok ma tak, że teraz ma ładną minę do złej gry. Mam nadzieję, że to nie jest ładna mina do złej gry. Ale no, ale zobaczymy. Ale wiesz, co powiedziała Claire w wywiadzie teraz ostatnio? Że walną bić się o czwarte miejsce. Że to jest możliwe. I ja mam nadzieję, że tak faktycznie będzie. Toro Rosso. Nowy bolid SRT14. Nie tylko malowania, tak naprawdę malowania STR, nie ma nowego. STR14. Malowanie praktycznie nie zmieniono od zeszłego sezonu. Czyli? Niebiesko-czerwono-srebrne. Srebrne elementy Red Bull. Czerwone te paski przy tak. logo Hondy. Mieliśmy nadzieję, po widząc kostiumy to jest złe słowo, kombinezony zawodników, że tam będzie więcej ciemnego, niebieskiego, że coś tam się zmieni. Jak się okazuje, nie. Więc nie wiadomo w sumie, czemu to tak wszystko zostało zrobione. W każdym razie mamy już pewność, że ten bolid widzieliśmy, co prawda tylko na grafikach komputerowych prawdopodobnie. I możemy trochę więcej się gdzieś tam tych elementów aero dopatrzeć, patrząc na ten bolid. Nowe przednie skrzydło, to się w oczy rzuca jako pierwsze zawsze. Tak. Co o nim? Ja zauważyłem, że te takie boczne sekcje przedniego skrzydła pionowe dziwnie wyglądają, są całe czerwone, takie płaskie, takie tak. wielkie są teraz. Tak, wydają się gigantyczne. Bargeboardy. To jest bargeboard? Bargeboard to jest ta struktura z boku, za kołami, która rozdziela powietrze. Część powietrza ucieka sobie na boki, a część powietrza jest kierowana strugą aerodynamiczną, dociskając bolid. Poniżej wlotów powietrza bocznych. Dokładnie, które są wysadzone wyżej. I to jest też tendencja, którą można zauważyć po hasie, którą można zobaczyć na tym Toro Rosso i też u Williamsa na tym krótkim filmie, jak się dobrze w dobrym momencie go spauzuje, też to widać. Więc to na pewno możemy z tego wyciągnąć, że te wloty będą osadzone wyżej, jak Ferrari w zeszłym sezonie. Mocowanie lusterek. Podwójne. Nowa tendencja. Takie sekcje boczne, takie lotki dołożone przy wlotach powietrza. Tak, też. Nowa tendencja. W tym sezonie pewnie więcej bolidów będzie to miało. Troszeczkę inny kształt bolidu. Troszkę tak. On jest bardziej jakby ścięty od spodu. Pewnie kwestia tego, że gdzieś ten docisk trzeba było wygenerować, skoro przednie skrzydło go część uciekła. A skoro o częściach i przednim skrzydle rozmawiamy, no to wiemy już na pewno oficjalnie, że część z tych części będzie pochodziła wprost z fabryki Red Bulla. Jakie części dokładnie to będą? Na pewno te części, które wszystkie znajdują się wokół silnika, no bo w końcu po paru latach Red Bull i Toro Rosso mają te same silniki. Honda. Czyli te silniki Hondy będą łączone, że tak powiem, w ten sam sposób i w Red Bullu i w Toro Rosso. Generalnie można, z tego co Franz Tost mówił, krótko jakby sumować to tak, że wszystko co mogą wezmą z Red Bulla 2018 albo z tego nowego Red Bulla. Podobną praktykę stosuje na przykład Haas, który to kupuje części od Ferrari, o czym dowiedzieliście się w naszym poprzednim podcaście, a to też oznacza, że skoro Toro Rosso teraz oficjalnie zbroi się Red Bullem, tam gdzie może się nim zbroić z zeszłego roku, to teoretycznie powinni mocno wyskoczyć do góry. I wyskoczą do góry. I nasze predykcje, które mieliśmy odnośnie tego, że Toro Rosso będzie najwolniejsze w stawce, raczej się nie sprawdzą. No i tutaj niestety problem polega na tym, jak tak szybko sobie spojrzymy teraz na tą środkową część stawki. To się wszystko bardzo spłaszczy. I jest Renault, które ma więcej kasy,
super kierowcę, duże ambicje, jest Racing Point. Które jest na razie znakiem zapytania. No ale mają dużego sponsora, bardzo ambitnego, nowego kierowcę bądź co bądź i starego kierowcę. Jest to Toro Rosso, o którym mówimy. No i jest Sauber, czyli już Alfa Romeo, która ma zielone światło. No wszystko, tak krótko zsumując. Podobno Ferrari powiedziało, że tam można, jakby Alfa ma dość mocno, uciekło mi słowo, ma po prostu eksperymentować jak najwięcej. Ferrari nie zrobiło tego w taki sposób, że dało Alfie Romeo swoją zeszłoroczną konstrukcję i powiedzieli, jeździcie, tym będzie dobrze, tylko powiedziało, kombinujcie. Tak, róbcie to, żeby mieć wyniki. Cokolwiek chcecie, macie Kimiego, który jest super kierowcą, macie Giovinazziego, który może być dobrym kierowcą, róbcie co chcecie. No, i Alfa to wykorzysta, wiesz o tym. Tak, ja mam też wrażenie, że McLaren może dość dużo zyskać, jeżeli prawdą okaże się to, co słychać przy okazji tego, co rano gruchnęło, że tak powiem, w social mediach. Czyli, że McLaren dorobił się nowego sponsora. Nowego, starego sponsora, który był już wcześniej w Formule 1. Co to jest za firma? British American Tobacco. Czy to nie jest czasem, Bartku, koncern tytoniowy? Tak. A czy to nie jest tak, że od sezonu 2006 koncerny tytoniowe i lokowanie tytoniu i papierosów jest zakazane? To jak to jest, Bartku? Powiedz mi. British American Tobacco nie będzie występowało jako British American Tobacco, tylko jako A Better Tomorrow. I to jest bardzo ciekawy przecinek. Zwróćcie uwagę na to, że właśnie wchodzimy prawdopodobnie w nową falę sponsorów tytoniowych w Formule 1. British American Tobacco podpisuje umowę z McLarenem, prawdopodobnie wartą kilkadziesiąt milionów euro, bo oni się w drobne nie bawią. No i automatycznie, nawiązując do tego, pojawia się na tapecie Ferrari ze swoim... Mission Window. Co to jest Mission Window? Nie wiem. No właśnie, ja też nie wiem. Wejdźcie sobie na stronę missionwindnow.com. To logo po raz pierwszy pojawiło się w połowie zeszłego sezonu na bojdach Scuderi. Zgadza się. To ma być... I teraz jesteś na Ducati. W każdym razie Mission Window ma być poprawą życia, ale nikt nie wie do końca, w jaki sposób ta poprawa ma się odbywać. A kto jest właścicielem tej strony internetowej i idei? Philip Morris. Czyli Marlboro. Czyli największy koncern tytoniowy na świecie. Czyli dlatego Mission Window jest w tych samych miejscach, gdzie wcześniej było logo Marlboro, które zastąpiły potem takie kody paskowe charakterystyczne. Tak. I dlatego też teraz w Australii jest prowadzone dochodzenie na temat Mission Window i podobieństw do właśnie marki Marlboro. Sezon Formuły 1 zaczyna się od Grand Prix Australii. Tak. I istnieje spore prawdopodobieństwo, że Ferrari na Australię, może tak być, będzie musiał przygotować inne malowanie. Tak, nie będzie Mission Window na bolidach, bo mocno jest to tam sprawdzane. Dość ciekawie to wygląda w kontekście tego, że właśnie dzisiaj jest potwierdzana umowa McLarena, która też opiera się na koncernie tytoniowym. Dwa największe chyba na świecie to są koncerny. Tak, dwa największe koncerny w tym momencie. Jeszcze z trzecim koncernem, który był, to było Imperial Tobacco, które może też wróci. Akurat oni byli od Westa, to z McLarenem chyba się najbardziej kojarzy. Zobaczymy. Pamiętacie Westa? Kimi? Mika? Zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie, bo jak na razie wygląda na to, że British American Tobacco ma być jakby pomagać od strony technicznej zespołowi Formuły 1. Ja właśnie, to jest dokładnie ta mina, o której ja myślę. Próbowałem tak to zagrać, że jak to? To co oni będą robili? Kiedy nas słuchacie, to nie możecie tego zauważyć, ale... jest taka mina w stylu what the fuck. Oni mają rozmawiać, znaczy oni mają pomagać przy rozwoju baterii. Tak, ciekawe dlaczego, nie? Tak, może przez wejpy. A może to jest tak, że po prostu szukali wspólnego mianownika. My teraz, jako British American Tobacco, no chcemy znowu zwiększać swoje zyski. Tendencja na świecie jest taka, że ludzie kończą spalanie tytoniu w formie papierosów i się przerzucają na papierosy elektroniczne i takie rozwiązania bezdymowe typu IQOS. IQOS i GLO, które akurat GLO jest... GLO to jest British American Tobacco. Tak, British American Tobacco. To wspólnym mianownikiem do tych grzałek, do tych papierosopodobnych tworów jest bateria. Więc może tak to wygląda, ale British American Tobacco w Formule 1 już było kiedyś. Tak, znaczy mi się wydaje... A, jako cały zespół. Tak, tak, tak. To jest tak, fenomenalne, tak, że Ferrari i Marlboro nie miały swojego zespołu, było sponsorem. Tak. A British American Tobacco sobie kupiło Tyrella. W 97 roku i w 99 roku zrobili z tego zespół British American Racing. Który był do 2005 roku w stawce Formuły 1. Do czasu, kiedy nie przejął go Honda. Tak. Bar Honda, pamiętasz jaki zespół? Bar Honda? Tak, i był bardzo fajny motyw z malowaniem. 99 rok, jak to wyglądało? Tak, były dwa różne bolidy. W sensie jeden był w malowaniu Lucky Strike. To był taki biały? Tak, i drugi był niebieski w malowaniu z 555, które znamy z... Colina McRae i jego Subaru. Dokładnie. To nie było tak, że oni przyjechali tymi bolidami i ktoś powiedział, że
macie dwa osobne bolidy? Oni powiedzieli im, nie, to jest ten sam bolid, tylko ma dwa różne malowania. Ale tak nie wolno robić. Co oni zrobili wtedy? Zrobili bolid, który był w połowie biały, w połowie niebieski. Miał taki suwak. Suwak. Na górze taki wielki suwak, który dzielił niebieskie malowanie do tego białego. Tak. Byli w Formule 1 przez 5 pełnych sezonów. Przez 5 pełnych sezonów. 6, 5, 9, 9, 2000, 1, 2, 3, 6. 6. 6. Potem przyjął... Były podia. Tak. Baton tam miał dużo. Podia i to dużo podiów miał. Tak. Potem... Przepraszam, jeszcze dokończę. Aha. 2004 rok. Drugie miejsce konstruktorów. Zgadza się. Tuż za Ferrari. I potem przejęła ich Honda. A potem? A potem z Honda przerodziła się w Brauna. A potem? Przerodziła się i Braun się przerodził w Mercedesa. Także z British American, gdyby nie British American Tobacco, można powiedzieć, że nie mielibyśmy teraz Mercedesa w stawce. Można tak pójść, jeżeli już pójdziemy tak daleko. A wkrótce, tak mówiąc bezpośrednio i trochę bezczelnie, to co teraz się dzieje z tymi koncernami tytoniowymi, to jest bardzo interesujący temat. To wygląda trochę tak, jakby wstawiali spółki słupy, tak, żeby tylko pompować pieniądze w... No bo de facto, jak już ktoś poszuka informacji na temat Mission Win Now, to co zobaczy poza bolidem Ferrari i motocyklem Ducati, to jest PMI. To jest bełkot. To jest PMI. PMI, czyli Philip Morris International? Dokładnie, Philip Morris International. I no, to jest częściowo jakby, ja rozumiem dlaczego Australijczycy tego szukają, bo to jest częściowo dalej reklama marki Philip Morris, no nic innego. Bo jeżeli wchodzicie na stronę, która tak od zeszłego roku to już to mamy. Prawdopodobnie. Na bolidach jest to od zeszłego roku. Nie wiem jak jest strona. Tak, na bolidach jest to od zeszłego roku i tam się nic nie dzieje. Nic się nie dzieje na tej stronie. Na tej stronie ja znalazłem 3 artykuły, może znajdziecie ich więcej. Jeden jest o niczym, drugi jest o niczym, a trzeci jest o tym, że najlepsi naukowcy z Philip Morris International chyba tworzą coś, żeby żyło się lepiej i ta strona ma ideę taką, żeby szukać nowych rozwiązań. To jest nic. Tak, to jest taki, to nie ma żadnej treści. To jest taki bełkot, taki, który... I to jest na bolidach Ferrari. Tak. I teraz się pojawił problem, że Australia nie chce u siebie w domu mieć lokowania koncernów tytoniowych, bo jeszcze sobie skojarzyli, że to logo Mission Win Now ma taki dzióbek. Tak, to M i W się tak łączy w taki trójkącik, tak bym to jakby nazwał. Wziąć paczkę Marlboro i takie na bok odwrócić. No tak, dokładnie. I no to już o zeszłym roku o tym się mówiło, że dziwnie wygląda, dziwnie podobne jest. A dlaczego Australia mówi o tym w zeszłym roku? Bo? Bo nie było tam tego malowania. Od połowy sezonu więcej weszło. Tak, więc zobaczymy jak to się rozwiąże. W każdym razie może być tak, że ci sponsorzy będą mieli dość duże problemy, jeżeli tak dalej pójdzie. Ciekawe, czy tylko z Australią, czy również z pozostałymi wyścigami. Może to pójść dalej. Pytanie, jak to tak ta sytuacja się rozwiąże, ale to chyba bardziej mnie teraz interesuje to wszystko niż obecne nowe bolidy, no bo to może dużo zmienić. W latach, kiedy koncerny tytoniowe były w Formule 1, to były takie sezony, powiedzmy sobie, 2000-2005, to był taki power, chociaż wcześniej też był, bo w latach 90-tych Senna, tak, przecież Marlboro było wtedy z McLarenem. To dobrze się działo w Formule 1. I zarabiały zespoły. Koncerny zarabiały pieniądze na tym, że promowały swoje produkty w Formule 1. Zespoły Formuły 1 miały ogromne budżety przez te koncerny. Dokładnie. To się samo napędzało i to były pod względem pieniędzy w Formule 1 czasy, które mamy teraz podobne, tylko że to było 15-20 lat temu. To były inne kwoty zupełnie. Tak, to wtedy to były gigantyczne kwoty. Przy obecnej inflacji, jakby to policzyć, to te budżety były pewnie z 3 razy większe. Myślę, niż że te obecne. Marlboro sporo się dokładało do pensji Michaela Schumachera, która wynosiła tyle, co teraz pensja Hamiltona, albo i więcej. Wiec, tylko że to było 15 lat temu. Tak. I teraz pytanie, czy... A co by było, gdyby ktoś w końcu wpadł na pomysł, na przykład Liberty Media, dlaczego ten zakaz w ogóle istnieje? Wchodźcie do Formuły 1, sponsorzy. Nie, nie ma takiej możliwości, nie w tych czasach. No dobrze, to wchodźcie, ale promujcie tak samo jak Heineken, piwo 0%. To co, nie będą papierosy? Swego czasu. Gilzy do papierosów będą? Pamiętasz reklamy łódki Bols w telewizji? Pamiętam. To była reklama łódki, ale wszyscy wiedzieli, że to jest wódka Bols. Tak, no to było też krótko potem, jak był zakaz reklam, ale no... Nie wiem, ja uważam, że to jest takie obchodzenie zakazu. Lech Premium Sport było, takie coś jeszcze. Tak, było. Zobaczymy, jaką stronę to pójdzie. Na pewno będziemy to monitorować, bo to jest ciekawy temat i myślę, że w niedługim czasie się dość mocno nam rozwiąże i rozwinie, bo to nie może się tak po prostu skończyć. Ciekawe, że to się dzieje akurat w przeddzień, bo tak się mówi, wprowadzenia zakazów, limitów budżetowych dla zespołów. Tak. Być może to jest jeszcze jakaś próba szukania dodatkowego finansowania z zewnątrz? Na ostatni moment, że tak powiem. Tak mi się wydaje. Wpompować dlatego... jak najwięcej się da, żeby potem móc sobie pozwolić na to, że te ograniczenia będą
Ciekawa teoria swoją drogą jest i z Toro Rosso, i z Red Bullem, tak samo z Ferrari i z Alfą Romeo, że chodzi o to, żeby mieć drugi zespół, żeby ten budżet de facto tak naprawdę był dwa razy większy. No bo teraz tak, jeżeli bo mamy... w zespół B wrzucasz pieniądze, tak. Te 150 milionów, o których się mówi, 150 milionów ma też Ferrari, razem to budżet jest 300. Teoretycznie. Tak. A rozwija się Ferrari, a zespół B dostaje części od Ferrari, na przykład zeszłoroczne, plus jakiś skromny budżet. Dokładnie. Tak jest Toro Rosso. Tak. Budżet Toro Rosso jest 100 parę milionów, Red Bulla jest trzykrotnie większy. Czyli de facto mamy to samo, co daje Mercedes i Ferrari na swoje zespoły, tak? Jeżeli tak to policzymy. Tak. Więc wychodzimy na jedno. Zobaczymy, co z tym będzie. I gdzie na tej mapie będzie Williams? I z ostatnich newsów, ponieważ podcast pojawił się na Spotify. Jeżeli ktoś nas słucha, to jest dostępny ostatni odcinek, nie ten, tylko poprzedni odcinek jest już na pewno na Spotify, nie wiem, czy już jest reszta. W każdym razie będziemy też teraz nawet się publikowali na Spotify i jeszcze czekamy na to, na iTunes też czekamy, bo tam muszą nas sprawdzić. Więc jeżeli słuchaliście Nico Rosberga na Spotify, tak na przykład jak ja w samochodzie albo tam gdzieś w komunikacji miejskiej, to teraz na Spotify możecie sobie wpisać co? Budniki Pokrzywińskie F1. I słuchać naszych podcastów również na Spotify. Dokładnie. Zapraszamy Was także serdecznie do tego, żeby polubić nasz profil na Facebooku. Tak, te profile, jeżeli chodzi o słuchanie, no to problem jest taki, że przy tych nowych bolidach no zdjęcia są tylko tu, no tam fizycznie nie jestem w stanie tych zdjęć umieścić. Ale wkrótce skończą się premiery, a teraz mamy jeszcze Renault, jutro, Racing Point, Mercedes i Red Bulla w środę 13, McLaren to jest 14, piątek 15, Ferrari i poniedziałek najpóźniej Alfa Romeo. Dokładnie. Przepraszam. Alfa Romeo. No i zobaczymy, jak będzie z Williamsem, ale to zobaczymy dopiero na testach. Dokładnie. Więc tak jak mówiliśmy, zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania, do lajkowania naszego profilu na Facebooku, który postaramy się w niedługim czasie jakoś bardziej rozruszać. No i dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie kolejnego podcastu. Tak. I napiszcie nam w komentarzach, co szczerze sądzicie o nowym malowaniu bolidów Williamsa. Tak. Dziękujemy Wam bardzo. Cześć. Cześć.